Jesteśmy kulturą narzekania i z tego wynikają pewne konsekwencje, nie zawsze pocieszające. Zwykle wtedy, kiedy ludzie słyszą, że się zajmuje narzekanie, to mówią, o czym tu w ogóle gadać? Jest źle, ludzie to widzą, więc narzekają i koniec problemu. Jednakże to nie jest takie proste, ponieważ generalnie rzecz biorąc, psychologia dowodzi, że ludzie reagują na świat nie takim, jakim on jest, tylko na świat taki, jakim oni go widzą. Myślą, że to jest to samo, ale to wcale nie jest to samo. Jeżeli przyjrzeć się na przykład ostatniemu 14-leciu, a więc temu okresowi przemian systemowych, o którym to okresie Polacy są coraz gorszego zdania. W ciągu ostatnich 4 lat bez przerwy rośnie odsetek ludzi niezadowolonych ze zmiany systemowej. To bilans tego okresu wcale nie jest jednoznaczny. Zdarzyło się bardzo wiele rzeczy, o których się w ogóle nie mówi, a które są niewątpliwie dobre. Na przykład ponad dwukrotnie wzrosła liczba rodzin, odsetek rodzin posiadających samochody. Nikt o tym w Polsce nie mówi. Wszyscy tylko mówią o tym, że rosną ceny benzyny. Niemalże natychmiast po zmianie systemowej o kilka lat wydłużył się oczekiwany okres życia. Nikt o tym nie mówi. Wszyscy tylko mówią o tym, że jest kiepska służba zdrowia. Jeżeli ta służba zdrowia jest taka kiepska, a ludzie żyją 5 lat dłużej, no to chyba jest tutaj pewna niespójność. Na przykład odsetek młodzieży, która studiuje w ciągu tych kilkunastu lat, wzrósł ponad czterokrotnie. Przedtem studiowało około 10% generacji, w tej chwili studiuje około 40%. No już nie będę mówił o takich banałach jak przestrzeganie praw człowieka i dostęp do świata i tak dalej. Moja teza jest taka, że bardzo wiele rzeczy, które się zmieniły, zmieniły się na lepsze, są nieporównanie lepsze, poczynając od długości życia do obsługi w sklepie. Niemniej, jak się przysłuchać codziennym konwersacjom Polaków, tego absolutnie nie widać, ponieważ wszyscy narzekają i właśnie mamy tutaj do czynienia z kulturą narzekania. Kultury się bardzo różnią pod względem stopnia, w jakim dopuszczają ekspresję niezadowolenia czy zadowolenia. Są takie kultury, które właściwie dopuszczają tylko ekspresję zadowolenia. No, na przykład Amerykanie są taką kulturą. To jest taka kultura, gdzie człowiek musi przedstawiać się jako entuzjasta wszystkiego, a jak ma coś negatywnego do powiedzenia, to powinien raczej milczeć. Są takie kultury, gdzie nie trzeba co prawda być szczęśliwym, ale na pewno nie wolno być nieszczęśliwym. Na przykład Wielka Brytania jest taką kulturą. I wreszcie taka kultura jak nasza, to jest kultura, gdzie nie wolno być szczęśliwym i wręcz należy być nieszczęśliwym, a przynajmniej w taki sposób się przedstawiać. My jesteśmy wszyscy w większym bądź mniejszym stopniu uczestnikami takiej kultury narzekania, która, można wskazać trzy takie główne elementy składowe owej kultury narzekania. Jeden to jest norma negatywności własnych stanów, czyli taki niepisany nakaz, aby czuć się raczej gorzej niż lepiej. Drugi to jest norma negatywności świata społecznego, czyli taki nakaz, żeby widzieć, dostrzegać w świecie raczej negatywne niż pozytywne aspekty. I wreszcie trzeci element to są rytuały narzekania czy skrypty narzekania, więc pewne scenariusze rozmów, które przy pewnych tematach obowiązkowy jest negatywizm. Chciałbym pokrótce opowiedzieć o tych trzech elementach składowych, a potem o konsekwencjach życia w takiej kulturze i pewnych pułapkach, w które ona nas wpycha. Więc jeśli chodzi o tą normę negatywności własnych stanów, bardzo wyraziste jest porównanie z Amerykanów i Polaków. Przed ponad 40 laty pewien Amerykanin zrobił takie badanie, w którym ludzie codziennie byli pytani o to, czy się czują dzisiaj tak samo jak zwykle, lepiej niż zwykle, gorzej niż zwykle. I po kilkudziesięciu dniach podsumował to i sprawdzał, czy ludzie się, jak się ludzie czują zwykle w porównaniu z tym jak zwykle. Okazało się, że Amerykanie zwykle czują się lepiej niż zwykle. Jak przed paru laty mój kolega Dariusz Doliński
Psycholog powtórzył to badanie na polskich studentach i pytał przez 100 dni ludzi, jak się dzisiaj czujesz, tak samo jak zwykle, lepiej, gorzej. To po podsumowaniu okazało się, że z wyjątkiem dwóch osób wszyscy się czuli gorzej niż zwykle. Czyli zwykle się czuli gorzej niż zwykle. No oczywiście studenci może nie są specjalnie reprezentatywną próbą, stąd też ja chciałbym może przytoczyć wyniki badania na próbie ogólnopolskiej, które zostało przeprowadzone na moją prośbę przez pracownię badań społecznych, gdzie po prostu 1000 dorosłych Polaków pytano o to właśnie, jak się dzisiaj pan czuje. Ogólnie okazało się, że prawie nieco ponad połowa ludzi czuła się tak samo jak zwykle, no i to jest zrozumiałe, ale spośród pozostałych prawie dwukrotnie więcej czuło się tego dnia, a była to sobota, gorzej niż zwykle. I ten odsetek, jak widać, obserwując te ciemne słupki, bardzo silnie rośnie z wiekiem. Przed 25 rokiem życia tylko 16% tego dnia się czuło gorzej niż zwykle. Po 60 już 55% się czuło gorzej niż zwykle. Znaczy jeden ze sposobów tłumaczenia tego to jest oczywiście mówić, że jak człowiek się robi coraz starszy, to wszystko się w nim psuje i jest mniej zadowolony i narzeka, a mówiąc bardziej uczenie, jego standardy normalności się zmieniają i trudniej im dorównać. Ale to jest tylko część prawdy, ponieważ no, na przykład w wieku lat 25 czy 40 jeszcze ten proces psucia się ogólnie rzecz biorąc nie jest posunięty, a ten odsetek już rośnie. Czyli jeden ze sposobów, do których można to wyjaśniać, to jest taka idea, że ludzie, którzy są starsi, są bardziej akulturowani do tej kultury narzekania, że oni po prostu w większym stopniu te normy wyznają. O, tutaj mamy częstość narzekania jako funkcję wieku. To jest próba, która też sobie liczy 1000 osób. Tutaj było po prostu, ludzie byli pytani o to, jak często wypowiadają się na różne negatywne tematy, jak często na różne pozytywne tematy. No i okazało się, że im ludzie są starsi, tym częściej rozmawiają na tematy negatywne. Natomiast nie jest tak, że się robią coraz bardziej gadatliwi i na tematy negatywne też. Nie. W przypadku negatywnych nie ma żadnego związku pomiędzy wiekiem. Znaczy w przypadku pozytywnych tematów. Czyli jest tak, że tutaj prawdopodobnie działa pewna norma, a nie taki prosty mechanizm, że ludzie widzą, że jest im źle i w związku z tym mówią o tym po prostu. Tego dowodzi także fakt, że na przykład kiedy przed paru laty CBO zrobił badanie nad tak zwaną subiektywną i obiektywną biedą. Subiektywna bieda to po prostu przekonanie, że jestem biedny. Obiektywna bieda to takie, to po prostu czy się jest biednym w myśl tego, co ludzie myślą, jaki jest próg ubóstwa. Tam wynosi kilkaset złotych w momencie badania. Badanie polegało na tym, żeby porównać odsetek tej obiektywnej i subiektywnej biedy. Czyli subiektywna bieda jest pokazana tutaj za pomocą tych jasnych słupków. Wyraźnie widać, że ludzie młodzi subiektywnie biedni są bardzo rzadko, 19%, a starsi znacznie częściej, już prawie połowa, w okolicy 50-60 lat. Jednakże, kiedy porównać te grupy wiekowe z uwagi na to, jak oni się lokują w stosunku do tego progu ubóstwa w tym roku badania, to już okazuje, że im starsi ludzie, tym rzadziej się lokują, tym rzadziej są ubodzy, krótko mówiąc. W Polsce, tak jak wszędzie na świecie, dobra materialne należą do starszych osób. Samochody, domy, mieszkania, wszystko to jest większa szansa posiadania tego, kiedy się jest starszym, niż kiedy się jest młodszym. Więc sprawy wydaje mi się, nie są takie proste, aby ta częstość narzekania była wyrazem po prostu obiektywnie złej sytuacji, czy to materialnej, czy jakiejś innej. Czyli mamy taką negatywną, znaczy taką normę negatywnego samopoczucia, że ludzie negatywnie opisują swoje stany emocjonalne. Nawet jak się u nas spytać na dzień dobry, jak leci, albo jak się czujesz, no to nie można powiedzieć, że wspaniale. A na przykład w Stanach Zjednoczonych inna odpowiedź niż wspaniale byłaby bardzo dziwna. How are you? Wonderful. Jak leci? No jakoś tam leci. To jest najbardziej pozytywna wypowiedź. Czyli jak gdyby no, głęboko w naszą kulturę jest zbudowane takie oczekiwanie, że nikt nie będzie chwalił swojego samopoczucia, a także, że nie będzie chwalił świata. Ponieważ ta druga norma to jest norma negatywności świata społecznego.
ludzie w Polsce cechują się takim dosyć nikłym stopniem zaufania do innych ludzi i cechują się takim przekonaniem, że świat społeczny jest raczej zły niż dobry. Szczególnie taki świat społeczny, który jest odległy i abstrakcyjny. Jeżeli chodzi o świat, który jest bliski, taki jak moja rodzina, moje dziecko, pewnie mój pies, choć tutaj akurat badań nie znam, to jesteśmy rekordzistami świata, jeśli chodzi o stopień zadowolenia. Ponad 90% Polaków jest nieodmiennie od początku lat 90., od kiedy się prowadzi takie badania, zadowolonych ze swojej żony czy męża, ze swoich dzieci i z siebie. Natomiast nieodmiennie, na przykład ze stanu ogólnego kraju albo z kierunku, w którym podąża Polska, nieodmiennie zadowolonych jest kilkanaście procent. Rządy się zmieniają, partie się zmieniają. To, co się nie zmienia, to przekonanie ludzi o tym, że jest źle i że prawdopodobnie w dającej się ogarnąć przyszłości lepiej nie będzie. Kiedyś właściwie dwukrotnie próbowałem zaadoptować do polskich warunków pewien kwestionariusz wymyślony przez kanadyjskiego psychologa nazwiskiem Lerner, który mierzył wiarę w sprawiedliwość świata. To jest takie przekonanie, że jak ktoś coś ma, to pewnie na to zasłużył, że jak się stara, to będzie miał, czyli ogólnie takie przekonanie, że cnota jest nagrodzona, a występek jest ukarany. Raz robiłem to jeszcze w latach 80. i raz robiłem to w latach 90. Za żadnym z tych dwóch razów nie udało mi się skonstruować tego kwestionariusza, ponieważ on był, odpowiedzi na te pytania nie układały się w żadną wiązkę poglądów, spójną wewnętrznie, i one w ogóle brzmiały, no jakby to powiedzieć, kulturowo obco. I dopiero jak wpadłem na pomysł, żeby pytać ludzi nie o to, czy wierzą w sprawiedliwość świata, lecz o to, czy wierzą w niesprawiedliwość świata, to właściwie od razu w pierwszym badaniu się ujawniła bardzo spójna wewnętrznie i swojsko brzmiąca wiązka poglądów brzmiących następująco. Na przykład, w dzisiejszym świecie uczciwość nie popłaca. Nawet ciężka i wytrwała praca nie prowadzi do zamożności. Albo nieszczęścia często spotykają ludzi, którzy na to nie zasłużyli. Albo sądy wydają niesprawiedliwe wyroki. Bogactwo kraju jest niesprawiedliwie dzielone między obywateli i tak dalej. I właściwie niemalże bez selekcji udało się uzyskać wiązkę takich 20 poglądów, które były wewnętrznie spójne i które były wyrazem przekonania, że świat ogólnie rzecz biorąc jest bardzo niesprawiedliwy i ludzie mają w Polsce bardzo, bardzo nasilone to przekonanie o niesprawiedliwości świata społecznego. Ludzie mają też przekonanie o tym, że inni, szczególnie jeżeli oni nie są blisko określeni, no są raczej źli niż dobrzy. No na przykład jeden z moich kolegów, Janusz Grzelak, prosił przed paru laty próbę ogólnopolską, żeby Polaków sobie wyobraziła taką sytuację, że na osiedlu nie ma wody, jest przywożona woda beczkowozem. I jak w takiej sytuacji się ty zachowasz, jak w takiej sytuacji zachowają się inni. Otóż jedna z możliwości odpowiedzi była taka, że wezmę dla siebie mniej, żeby zostawić dla innych, albo wezmę na zapas, żeby się zabezpieczyć. Otóż ludzie uważali, tylko 20% ludzi twierdziło, że oni wzięliby na zapas, żeby się zabezpieczyć. Natomiast uważali, że tak postąpi ponad 50% innych mieszkańców osiedla. Czyli ludzie uważali, że ja jestem altruistą, który nie zabierze sobie tyle, żeby zostawić dla innych, ale inni są niestety egoistami i oni będą po prostu starali się zabrać jak najwięcej. No, w związku z czym logika jest taka, że ja się wobec tego zabezpieczam przed ich egoizmem. Czyli generalnie ludzie gdyby z góry zakładają, że inni ludzie nie są godni zaufania. Na szczęście to się nie przenosi na bliskie kontakty, a więc na przykład na własną najbliższą rodzinę, ale generalnie ten świat społeczny jest widziany raczej jako zły niż dobry.
mamy bardzo niewiele badań, które by się zaczynały przed przełomem systemowym. I jednym z tych nielicznych badań jest badanie prowadzone przez CBOS, gdzie pierwsza tura badań miała miejsce w roku 1987. I były to dwa bardzo proste pytania zadawane reprezentatywnym próbką Polaków. Czy miejsce, w którym mieszkasz, jest bezpieczne? Czy Polska jest krajem bezpiecznym? Otóż ze starego systemu około 80% ludzi w Polsce uważało, że zarówno Polska jako kraj jest bezpieczna, jak i to miejsce, miasteczko, dzielnica czy wieś, w której mieszkają, jest bezpieczne. Natomiast po zmianie systemowej, kiedy się pojawiły wolne media, które oczywiście nie tylko wyrażają rzeczywistość, ale w dużym stopniu także ją kreują i to kreują jako rzeczywistość negatywną, się pojawił bardzo wyraźny spadek poczucia bezpieczeństwa dotyczący Polski jako całości. Z 75% do 20%. Tylko tyle ludzi uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym do mieszkania. Ale aż 70% ludzi uważa, że ich własne miejsce, w którym mieszkają, jest miejscem bezpiecznym. Dlaczego tak jest? No bo własne miejsce znają z oglądu, a Polskę znają z telewizora. No i niestety media kreują negatywny obraz rzeczywistości, który się tutaj troszkę dołącza do tego. I wreszcie trzeci element tej kultury narzekania, to są takie skrypty, czyli rytuały narzekania, o których za chwilę powiem, wtedy kiedy będę chciał, próbował wytłumaczyć, dlaczego ludzie narzekają, skoro im to raczej szkodzi niż pomaga. Głównym powodem narzekania, czy jak gdyby główną funkcją narzekania jest oczyszczenie się z negatywnych emocji. Ludzie, krótko mówiąc, ludzie myślą, że narzeka się po to, żeby sobie ulżyć. Ale w rzeczywistości nasze badania pokazują, że to jest bardzo dalekie od prawdy. To znaczy, że rzeczywiście ekspresja negatywnych emocji prowadzi do polepszonego stanu psychicznego, ale prawdopodobnie tylko wtedy, kiedy to dotyczy jakiegoś jasnego, dobrze określonego stresora. Przeżyliśmy traumatyczne zdarzenie, o nim opowiadamy, to nam przynosi ulgę. Ale narzekanie w Polsce, no jak wszyscy wiemy, nie na tym polega, że mówimy o jakimś traumatycznym przeżyciu. Narzekanie w Polsce polega na tym, że mówimy źle o różnych zakresach tematycznych, takich jak służba zdrowia, jak ceny, zarobki, szef. Już nie wspomnę o politykach. I jak się na przykład siądzie w kolejce u lekarza, no to widać wyraźnie, że to jest takie miejsce, które wręcz wyzwala taki rytuał narzekania i się po prostu nie sposób nic innego usłyszeć w takiej sytuacji. Myśmy robili badania, w których prosiliśmy ludzi o wypowiedzi na różne tematy, czyli tak jak ceny albo politycy, albo na tematy, które sprzyjają afirmacji świata, jak wakacje, zwierzęta domowe czy święta Bożego Narodzenia. Mierzyliśmy ludziom nastrój przed i po wypowiedzi. Te wypowiedzi były nagrywane na magnetofon. I co pokazały te badania? One pokazały dokładnie to, co się podejrzewali, że ci ludzie, którzy wypowiadali się na tematy skłaniające do afirmacji, to u nich nastrój rósł. Ci ludzie zaś, którzy wypowiadali się na tematy skłaniające do narzekania, to im nastrój spadał. W bardzo podobny sposób działa także słuchanie cudzego narzekania bądź afirmacji. Inne badanie polegało na tym, że ludzie wysłuchiwali wypowiedzi pewnej kobiety, która mówiła o wspaniałych, doskonałych wakacjach na Wyspach Kanaryjskich i wtedy ten nastrój wzrastał, albo mówiła ta sama zresztą kobieta o paskudnych, nieudanych wakacjach na Kanarach i wówczas nastrój spadał. Czyli to jest tylko jeden z dość licznych dowodów, które już w tej chwili mamy, na tezę, że to standardowe narzekanie, któremu Polacy się z takim upodobaniem oddają, to nie jest coś, co im pomaga, coś, co powoduje taki katartyczny efekt oczyszczenia. Jest to raczej coś, co ich utrzymuje w złym nastroju, co powoduje samo podtrzymywanie się emocji negatywnych. To zresztą widać gołym okiem, prawda? Gdyby prawdą było to, że narzekanie ma ten
katartyczny efekt, czyli że poprawia nastrój, no to powinniśmy być jednym z najbardziej zadowolonych narodów na świecie, zważywszy, jak często sobie poprawiamy. Ale niestety wystarczy spojrzeć na twarze przechodniów, żeby się zorientować, że jesteśmy w społeczeństwie ponuraków. Różne mechanizmy są odpowiedzialne za to samo podtrzymywanie się emocji negatywnych w wyniku narzekania. No, jeden bardzo prosty mechanizm to jest taki, że ludzie wierzą w to, co mówią. To znaczy różnym innym osobom mogę nie wierzyć, ale sobie samemu wierzę. Drugi mechanizm no jest taki, że jak wyrażamy niezadowolenie, no to podnosi gotowość przeżywania dalszych emocji negatywnych. Tak? Bo jak już jesteśmy w negatywnym stanie, to bez trudu popadniemy w inny negatywny stan, ponieważ one są pokrewne. Wreszcie jest tak, że wtedy, kiedy ludzie się koncentrują na jakichś emocjach, a narzekanie może być takim przypadkiem koncentrowania się na własnej emocji, to wzmaga ich doświadczanie. Czyli koncentracja na emocjach ma taki skutek, że nasila ich przeżywanie. Czyli można tutaj mówić o takiej pułapce negatywizmu, w którą to narzekanie nas wpycha. Pułapce, która polega na tym, że tracimy umiejętność dostrzegania, no, że szklanka jest w połowie pełna, zawsze tylko widzimy, że szklanka jest w połowie pusta. Rzeczywistość zawsze jest wieloznaczna. Nigdy nie jest tak, że rzeczywistość sama w sobie wyznacza interpretację, co ona oznacza. Zawsze jest tam udział tego, który ją spostrzega. No i jeżeli my spostrzegamy rzeczywistość w takim stanie obniżonych emocji, no to będziemy, rzecz jasna, bardziej koncentrować się na negatywach w tym świecie. Czyli można powiedzieć, że drugim elementem tej pułapki narzekania, obok tego samopodtrzymywania się negatywnych emocji, jest samopodtrzymywanie się przekonań negatywnych. Niedawno zakończyliśmy takie badania, gdzie ludzie najpierw mówili, co myślą znaczy, co im się najbardziej nie podoba w lekarzach albo w jakiejś innej grupie zawodowej, a potem oceniali tych lekarzy. No i ci, którzy mówili najpierw, co im się nie podoba w lekarzach, potem mieli rzecz jasna niższe oceny lekarzy niż ci, którzy mówili, co im się w lekarzach podoba. Czyli z opiniami jest podobnie jak z emocjami. Jak wypowiadamy jakieś opinie, to my zaczynamy w nie wierzyć. I jeżeli często właśnie wypowiadamy się źle o świecie, to coraz bardziej w to wierzymy.